Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Tematem dzisiejszego odcinka będzie mechanizm kreacji pieniądza bezgotówkowego przez system bankowy. Mechanizm zwiększania ilości pieniądza w gospodarce przez banki. Szanowni Państwo, ten temat budzi wiele wątpliwości. Wiele się pojawiło pod nagraniami na ten temat właśnie moimi pytań w komentarzach, które kulminują się w jednym komentarzu, który zawiera właściwie wszystkie istotne pytania, mianowicie, co to jest kreacja pieniądza przez kredyt? Czy banki udzielają pożyczek pieniędzmi, których nie ma? Co to jest bank w takim razie i jak działa bank? Dlaczego bankom ma zależeć na inflacji? Co bank na tym zyskuje? Co banki na tym zyskują? Proszę Państwo, dzisiaj chciałbym na te pytania odpowiedzieć w szczegółach. Natomiast ponieważ mniej istotne jest, jak banki krują pieniądze, jak wygląda ten mechanizm w rzeczywistości, w praktyce, a ważniejsze jest to, że banki krują pieniądze i to jest fakt niepodważalny. W pierwszym odcinku, który poświęciłem temu tematowi, mówiąc o kreacji pieniędzy przez banki, podałem Państwu oficjalne dane ze stron NBP i odsyłam Państwa do tych danych. Trzeba wyszukać hasło, podaż pieniądza i czynnik jego, jego kreacji. I skoro nawet oficjalne dane rządowe czy też państwowe mówią wprost, że ilość pieniądza się zwiększa, Ilość pieniądza jest zwiększana przez system bankowy w gospodarce, to omawianie tego mechanizmu szczegółowo, w jaki sposób banki krują pieniądze wydało mi się o tyle zbędne, czy też nieistotne, że niezależnie od tego, jak ten mechanizm wygląda i jak banki krują pieniądze, to chyba nikt nie podważa i nie ma wątpliwości, ponieważ oficjalne dane nawet to potwierdzają, że pieniędzy w gospodarce przybywa i że pieniądze są kreowane w systemie bankowym. To jest, powtarzam, sedno tego problemu. Natomiast skoro Państwa tak bardzo to zagadnienie interesuje i wzbudzono tyle wątpliwości, tyle pytań i tyle kontrowersji, to ja bardzo chętnie się do niego oczywiście odniosę. Ale zacznę od pewnej zabawnej historii o moim kanale. Mianowicie pod tym nagraniem, pod jednym z tych nagrań poświęconych kreacji pieniądza, pojawił się komentarz zaczynający się od słów to nie banki kreują pieniądze. Więc wydawałoby się, że jest to komentarz krytyczny do tego, co mówiłem. Zresztą sam autor z takiej pozycji występuje chyba krytykujący tego, co mówię. I Państwo tam, niektórzy z Państwa podjęli polemikę z tym człowiekiem, z tym komentatorem. Nawet dostałem list od, od kogoś z Państwa, żeby, że tak powiem, odpowiedzieć na tą krytykę, bo człowiek ten pisze dosyć racjonalnie, więc może mieć rację. Szanowni Państwo, jest to tyle zabawna sytuacja, że ten człowiek, autor tego komentarza przedstawić jako fachowiec od bankowości i on bardzo od środka jako człowiek z branży przedstawił w tych komentarzach dokładnie mechanizm kreacji pieniądza bezgotówkowego przez banki. On tam dokładnie go opisał, więc ja nie mam zamiaru go krytykować za to. Szanowni Państwo, ja mogę jedynie potwierdzić to wszystko, co ten człowiek pisze. Rzeczywiście tak wygląda w praktyce i w technicznych szczegółach mechanizm kreacji pieniądza bezgotówkowego przez system bankowy. Mogę tylko zwrócić Państwu uwagę, że wbrew pierwszej linijce pierwszego komentarza tego człowieka, która mówi, to nie banki krują pieniądze, kierują pieniądz, w dalszej części ten komentator pisze wprost, że Faktycznie system bankowy kreuje pieniądze i jest to praktyka znana od lat, od stuleci. I jedyna różnica między nami polega na tym, że on to uważa coś zupełnie normalnego. To jest zwykła przedsiębiorcza działalność i, i, i nie ma z tym nic niezwykłego. O czym piszę wprost w którymś ze swoich kolejnych komentarzy w tej dyskusji, że w kreacji pieniądza przez banki nie ma nic złego. E, zwracam Państwu za tym tylko na to uwagę, że to nie są komentarze krytyczne, to są dokładnie komentarze fachowca od bankowości, który potwierdza to, o czym Państwu mówię, i dokładnie przedstawia Państwu w szczegółach, jak ten mechanizm kreacji pieniądza wygląda od strony banków. Ja Państwu dzisiaj powiem dokładnie to samo, tylko swoimi prostymi słowami, jak ten mechanizm w praktyce wygląda. Dla tych z Państwa, którzy się tym tematem troszkę interesują, i wiecie Państwo, znacie Państwo historię czy też początki bankowości, kiedy to posługiwano się złotem i zaczęto je deponować w bezpiecznych skarbsach. Na to bankierzy wystawiali kwity, że zdeponował ktoś tyle, a tyle złota w banku, i z czasem te kwity na złoto stały się tak samo ważne jak samo złoto, dlatego że zaczęto je po prostu akceptować. I to były początki tak naprawdę pieniądza fiducjarnego, czyli takiego papierowego, powiedzmy umownie, opartego tylko na zaufaniu, że on ma jakąś wartość, tylko dlatego że ktoś jest w stanie, ktoś chce go przyjąć u nas, jest powszechnie akceptowany. Jeżeli Państwo znacie te początki bankowości i wiecie o co chodziło w tym, że bankierzy drukowali, wystawiali więcej kwitów niż było złota w skarbcu, to były początki właśnie kreacji pieniądza fiducjarnego. To dzisiaj sytuacja jest zupełnie analogiczna, jeżeli Państwo wyobraźcie sobie, że gotówka dzisiaj jest odpowiednikiem złota, a pieniądz bezgotówkowy, czyli karty płatnicze, możliwość przelewania pieniędzy elektronicznie i cała bankowość elektroniczna jest odpowiednikiem właśnie kwitów na to złoto. To sytuacja jest dokładnie analogiczna. Tak jak kiedyś bankierzy wystawiali więcej kwitów niż było złota, a ponieważ tak naprawdę pieniądzem były już wtedy kwity na złoto, a nie samo złoto, to w ten sposób krowali pieniądze. Tak samo dzisiaj, ponieważ pieniądz elektroniczny, pieniądz bez w postaci bezgotówkowej jest tak samo wart i powszechny jak pieniądz gotówkowy, jak gotówka, to banki wystawiają, kreują więcej pieniądza bezgotówkowego niż ma to pokrycie w rzeczywistej gotówce i w taki sposób kreują pieniądz. I wtedy w przypadku złota i kwitów na złoto i dzisiaj w postaci pieniądza bezgotówkowego i gotówki, sprawa wygląda tak, że bank działa na zasadach właśnie korzysta ze statystyki sprawa wielkich liczb, że nie wszyscy klienci zgłoszą się naraz po swoje złoto, czy po swoje pieniądze dzisiaj zdeponowane w bankach na kontach rozliczeniowo-oszczędnościowych, na rachunkach rozliczeniowo-oszczędnościowych. Natomiast dla tych z państwa, którzy się nie interesowali wcześniej ekonomią, czy też nie znają tej praktyki sprzed stuleci, kiedy banki drukowały więcej pokwitowań na złoto, niż mamy złota. Chciałbym ten problem, ten, to zagadnienie kreacji pieniądza wyjaśnić od samego początku, od podstaw. Szanowni Państwo, zacznijmy od sytuacji, że nie ma jak stworzyć nowego pieniądza. To jest najczarniejsza sytuacja, czyli po prostu wyobraźmy sobie, że nie ma w ogóle banków i jest tylko gotówka. Ludzie posługują się tylko gotówką. Oczywiste jest, że jeżeli ktoś ma pieniądze, gotówkę w takim systemie i ją komuś drugiemu pożyczy, no to sam już jej w tym momencie nie ma do czasu, kiedy pożyczka nie zostanie oddana. I ludzie albo sobie mogą pieniądze po prostu przekazywać jako zapłatę za coś, za pracę, za usługę, za jakieś dobra. W procesie wymiany normalnej handlowej, albo mogą sobie pieniądze przekazywać w formie pożyczki, udzielać sobie pożyczek. Niemniej jednak żadna z tych operacji nie powoduje zwiększenia się ilości pieniędzy w obiegu, bo pieniędzy jest dokładnie tyle samo. Jeżeli jakąś pożyczyłem 100 zł czy 1000 zł, to ja już tych pieniędzy nie mam do czasu, nie mogę ich wydać do czasu, aż ktoś mi je odda. Tak działa system, tak wygląda. Rzeczywistość gospodarcza w sytuacji, kiedy nie występuje kreacja pieniądza, kiedy ilość pieniądza się nie zwiększa. I teraz, co się stanie, co się zmieni, jeśli do tej sytuacji wprowadzimy system bankowy? Proszę sobie wyobrazić, że teraz ci wszyscy ludzie, zamiast trzymać gotówkę, pieniądze w kieszeni, po prostu trzymają je na swoim koncie bankowym, na rachunku rozliczeniowym. Bieżącym rachunku rozliczeniowym, który umożliwia im przekazywanie sobie pieniędzy, czy to w formie zapłaty, czy to w formie pożyczki, bez w ogóle podejmowania z banku gotówki, ponieważ mogą to zrobić na telefon albo przez internet albo w jakikolwiek inny sposób, nie muszą wyciągać gotówki, tylko mogą wydać dyspozycję do banku: proszę, moje pieniądze przekazać tej drugiej osobie. Wówczas jedyne, co się może zmieniać, co jest wystarczające, żeby ten system działał, to jest po prostu zmiana cyferek na kontach. Z jednego konta ubywa 100 zł, na innym koncie pojawia się 100 zł. Tak czy siak można sobie wyobrazić, że znowuż suma tych pieniędzy w obiegu jest zawsze stała. Po prostu gotówka w rękach ludzi została zastąpiona zapisami na ich kontach bankowych. Tylko tym te systemy się powinny różnić, jeżeli miałoby być zachowane to, że pieniądz nie jest kreowany, nie przybywa, nie zwiększa się ilość pieniądza. Ale proszę zauważyć, że w tym momencie zapisy na kontach są zupełnie niezależne od tego. Że w banku gdzieś leżą te pieniądze zdeponowane w formie gotówki przez tych wszystkich ludzi. Krótko mówiąc, gdyby wszystkie te pieniądze na przykład w banku się spaliły w skarbcu, a nikt by o tym nie wiedział, to system działałby dokładnie tak samo. Dopóki ktoś by się nie zgłosił do banku po gotówkę, a mógł korzystać z płatności elektronicznych. To nie ma znaczenia, ile gotówki zabezpiecza, jakby pokrywa się z tymi zapisami na kontach, ponieważ o ilości pieniądza w obiegu nie świadczy gotówka zapotowana w skarbcu banku na pokrycie zapisów na kontach, tylko świadczy suma wszystkich zapisów na kontach, którą ci ludzie mają do dyspozycji. I teraz bardzo ważne jest, żeby sobie zdać sprawę, że nie ma różnicy między pieniądzem w postaci gotówkowej, a pieniądzem w postaci bezgotówkowej. Jest to taki sam, ten sam, tak samo dobry pieniądz. Możemy dzisiaj płacić kartą płatniczą w sklepie, możemy dzisiaj płacić przewódem elektronicznym za pomocą telefonu albo z komputera, ale jeszcze niedawno, kiedy nie było tak popularne, płatności elektroniczne. Trzeba było pieniądze wypłacić z bankomatu. Pamiętacie Państwo te czasy? Niemniej jednak już wówczas pieniądz elektroniczny był tak samo dobry jak pieniądz papierowy, dlatego że w każdej chwili, kiedy potrzebowaliśmy, mogliśmy pieniądze papierowe, gotówkę wypłacić z bankomatu. I co się z tym pieniądzem dzieje? Oczywiście idziemy sobie za nim coś kupić w sklepie, a sklep na koniec u targowego, targowego dnia zanosi gotówkę i deponuje ją na swoim koncie w banku. Krótko mówiąc, gotówka tak czy siak zawsze jest przechowywana w banku w większości, czy też w jakiejś kwocie, a ilość pieniądza w gospodarce, czy też w systemie bankowym, w tym przypadku, to jest po prostu suma wszystkich cyferek na wszystkich kontach, jakie ludzie posiadają w bankach, w systemie bankowym. I teraz, co się dzieje w praktyce, proszę państwa? Ponieważ taka sytuacja, że wszyscy nagle się zgłoszą po swoją gotówkę, po swoje pieniądze do banku, nie występuje w praktyce, to w praktyce jakaś gotówka, która powinna leżeć jako zabezpieczenie, tylko na pokrycie tych wszystkich depozytów, kont, Klientów banku leży tam cały czas w jakiejś ilości. A skoro tak, to bankierzy nam wmawiają, całe świat wielkich finansów i politycy nam wmawiają, że nie ma w tym nic złego, że się zwiększy ilość pieniądza w obiegu w postaci bezgotówkowej, w postaci tych zapisów na kontach y, ludzi, którzy mają konta w bankach, dopóki gotówki wystarcza w skarbcu na obsługę płynności systemu. I z tego korzystają bankierzy. Oczywiście system działa. W sensie, że nie ma krachu i to wszystko jakby pracuje, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że banki dokładnie kreują pieniądze w postaci bezgotówkowej. Dzieje się to w ten sposób, że kiedy ktoś przychodzi do banku po kredyt, to gdyby nie było kreacji pieniądza, bank musiałby znaleźć kogoś, kto ma te pieniądze i chce je pożyczyć temu kredytobiorcy i tylko w tym pośredniczyć. Tymczasem dzisiaj bank się nie pyta tych, którzy mają zaponowane pieniądze w banku o to, czy chcą je komuś pożyczyć, czy nie, tylko po prostu tworzy nowy zapis, nowe konto, nowy zapis elektroniczny. Tyle, ile potrzeba kredytobiorcy. I w ten sposób banki komercyjne kreują właśnie pieniądz w postaci bezgotówkowej, korzystając z tego, że dopóki mają zapas gotówki pozwalającym na zachowanie płynności, to pieniądz bezgotówkowy jest tak samo dobry jak gotówka. Istotą tego mechanizmu nie jest to, czy sobie powiemy, że bank kreuje pieniądz, czy drukuje, czy emituje. Nazywnictwo nie ma znaczenia. Istotą tego mechanizmu jest to, że system bankowy zwiększa Ilość pieniądza w obiegu poprzez kreowanie długów, poprzez kreowanie kredytów. Tym samym przywłaszcza sobie ten dodatkowy pieniądz, który powstaje, który, o który zwiększa się ilość pieniądza w obiegu, bo każe sobie go spłacać kredytobiorcom, z odsetkami oczywiście. Także stwierdzenie, że banki kreują pieniądz z powietrza, oznacza tylko tyle, czy też aż tyle, że system bankowy może zwiększać ilość pieniądza w obiegu. Po prostu. I teoretycznie. Tym, co ogranicza ilość pieniądza, jaką banki mogą wykrywać, jest stopień rezerwy obowiązkowej, czy też rezerwy częściowej, jak to woli. Dzisiaj w Polsce on wynosi 3,5%. Co oznacza, że w teorii można rozmnożyć istniejące pieniądze 28 prawie razy. Natomiast w praktyce jest to troszeczkę inaczej. W praktyce o Wielkości podaży pieniądza, czy też o tym, ile pieniądza przybywa lub ewentualnie ubywa, decyduje Rada Polityki Pieniężnej poprzez określenie stóp procentowych. W żargonie to się chyba nazywa poluzowywaniem, czy też ograniczaniem akcji kredytowej i polega to dokładnie na tym, na pośrednim sterowaniu ilością pieniądza, że im mniejsze stopy procentowe, tym ludzie łatwiej, chętniej biorą kredyty, więc banki tworzą więcej pieniędzy w postaci kredytów, a w przypadku większych stóp procentowych, mniej chętniej ludzie biorą kredyty i wtedy oczywiście banki tych pieniędzy tworzą mniej, z racji tego, że mniejsze są. Mniej chętnie ludzie biorą te kredyty. Odpowiadając więc wprost na pytania z tego komentarza, który Państwu na początku pokazałem, co to jest kreacja pieniądza przez udzielanie kredytów? To jest to, że jeżeli bank udziela kredytu, to pieniędzy nikomu nie ubywa, nikich nie musi mieć do pożyczenia, żeby bank udzielił tej pożyczki. Po prostu udzielając kredytu, bank zwiększa ilość pieniądza w obiegu, w tworząc nowy zapis na kontach swoich klientów. Czy banki udzielają pożyczek pieniędzmi, których nie ma? To pytanie to jest tak naprawdę zabawa słowna. Trudno mówić o pieniądzach, których nie ma, skoro bank je dopiero co stworzył. Właśnie stworzył udzielając kredytu. Ale no de facto tak. Chodzi o to, że jeżeli ilość pieniądza jest ograniczona i bank udzielając kredytu zwiększa ilość pieniądza, no to oczywiście stworzył nowy pieniądz ilościowo, którego wcześniej nie było. Natomiast bardziej obrazowo, jakby hmm, przemawia do mnie takie porównanie, którego użył ten drugi komentator. O którym dzisiaj mówiliśmy, a mianowicie, że bank tak jakby zamienia dzisiaj na gotówkę nasze przyszłe zobowiązania, nasze przyszłe płatności. Krótko mówiąc, pożycza nam dzisiaj, tworzy dzisiaj pieniądze, ściągając je z przyszłości. To wydaje mi się bardziej takim obrazowym wyjaśnieniem tego, skąd się biorą te pieniądze, ale to naprawdę nie zmienia faktu. Najistotniejsze jest to, że bank po prostu zwiększa ilość pieniądza, czyli tworzy nowy pieniądz. To jest istota kreacji pieniądza przez system bankowy. Co to jest bank w takim razie i jak działają banki? Jak działa bank? Szanowni Państwo, system bankowy, bo tak to trzeba rozpatrywać nie jako pojedyncze banki, tylko cały system bankowy traktować jako jedno. To jest najkrócej mówiąc, najbardziej obrazowo nie tyle drukarka pieniędzy, co kserokopiarka pieniędzy. NBP drukuje. Banknoty jako środek płatniczy mają do tego jedyne prawo oficjalnie, natomiast banki komercyjne mogą te wydrukowane przez NBP pieniądze, wyemitowane przez NBP pieniądze po prostu kserować tyle, że w postaci bezgotówkowej. Tak to można najbardziej obrazowo przedstawić, i będzie to najbardziej chyba trafna analogia. I ostatnie pytanie: dlaczego bankom ma zależeć na inflacji? Co bank na tym zyska? Szanowni Państwo, bankom nie zależy na inflacji. Było o tym dwa odcinki temu. Inflacja czy deflacja, wszystko jedno, to jest tylko skutek. Bankom zależy na tym, żeby móc kreować pieniądze. Jeżeli wmówią społeczeństwu, że inflacja jest dobra, a inflacja jest skutkiem kreowania pieniądza, to wówczas społeczeństwo nie widzi w tym nic złego i bez szemrania godzi się na to, żeby banki mogły tworzyć pieniądze w postaci bezgotówkowej. I tylko o to chodzi. Na samej inflacji bank nic nie zyskuje, natomiast inflacja jest skutkiem działalności banków, skutkiem kreowania pieniądza przez banki, i dlatego. Banki forsują teorię, że inflacja jest dobra dla gospodarki, po to, żeby mogły kreować pieniądze, oczywiście. I tutaj wracamy do takich tematów, takich zjawisk jak inflacja i deflacja, które były tematem ostatniego, przedostatniego nagrania. Szanowni Państwo, dyskusja, która tam się pod tym nagraniem toczyła, w jakiś sposób no, zasmucza, zasmuciło mnie to, że no właśnie, znowu Państwo się spieracie, wtedy dyskutujecie o tym, czy inflacja jest dobra, czy deflacja jest zła, czy, czy dobra, czy zła. I tak, szanowni Państwo. Ja pozwolę sobie przypomnieć. Inflacja czy też deflacja to jest tylko skutek, który może mieć różne przyczyny. I naprawdę to nie jest tak, że albo deflacja, deflacja czy ta inflacja nie jest zła czy dobra sama w sobie, tylko te przyczyny są albo złe, albo dobre. I to właśnie manipulowanie podażą pieniądza, kreowanie pieniądza przez banki, przez system bankowy jest tutaj główną przyczyną wszystkich kryzysów, zarówno Podczas inflacji, kiedy banki kreują pieniądze, czyli pieniądza przybywa, ilość pieniądza się zwiększa w obiegu, jak i w momencie, kiedy się akcję kredytową zacieśnia, zaostrza, banki przestają udzielać takich kredytów, na przykład na skutek podniesienia stóp procentowych, i wówczas pieniądza zaczyna ubywać w gospodarce, To jest tak samo złym zjawiskiem, a raczej ma tak samo negatywne skutki, jak kreowanie pieniądza przez banki. Natomiast nie można zrównywać negatywnego zjawiska, jakim jest zmniejszanie się ilości pieniądza w obiegu. Ze zjawiskiem pozytywnym, jakim jest wzrost gospodarczy, który skutkuje naturalnym spadkiem cen. I cała dyskusja o inflacji czy deflacji i kreacji pieniądza nie ma sensu, jeżeli mówi się o inflacji, deflacji, a nie o przyczynach tych zjawisk, które mogą być różne. To, co ja chcę Państwu pokazać, co chcę Państwu udowodnić, to jest to, że ilość pieniądza, jeśli ma rosnąć, a może rosnąć, to można ją zwiększać w sposób uczciwy, a nie tak jak współcześnie. Natomiast ilość pieniądza w obiegu nie może maleć, z drugiej strony, bo jest to zjawisko negatywne. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, jeżeli ceny spadają na skutek wzrostu gospodarczego, dlatego że produkuje się coś efektywniej, lepiej, taniej i więcej. Wzrost gospodarczy i rozwój jest dobry dla nas wszystkich i jego skutki są dobre dla nas wszystkich. Tak samo wzrost ilości pieniądza nie musi mieć Złych albo dobrych skutków, tylko ma jakieś skutki. A to, czy one są złe czy dobre, zależy tylko od tego, czy ilość pieniądza jest zwiększana w sposób uczciwy, czy w sposób nieuczciwy. Czy z korzyścią dla całego społeczeństwa, czy kosztem całego społeczeństwa. I ten temat będę chciał poruszyć w kolejnym odcinku, poświęconym właśnie odpowiedzi na pytanie: OK, skoro w takim razie ilość pieniądza powinna rosnąć, czy też nie powinna wszystko, ale skoro ilość pieniądza ma rosnąć, to jak. Ma to wyglądać uczciwie. Jak i kto ma zwiększać ilość pieniądza, żeby to było skorzystne dla całego społeczeństwa. Już dzisiaj Państwa na ten odcinek zapraszam, a tymczasem dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za zaangażowanie i wsparcie dla tego, co robię na tym kanale. Zachęcam tradycyjnie do rozpowszechniania i dzielenia się tymi nagraniami ze znajomymi i po sieci. Do zobaczenia wkrótce.